Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych. Jest 9 minut po północy i ten tydzień był naprawdę ciężki i w związku z tym był naprawdę problem, żeby nagrać, żeby się w ogóle zebrać i nagrać Q&A. Mieliśmy też problem, żeby się zebrać na to omówienie, ale uznaliśmy, że odcinek jest naprawdę fajny, więc wypadałoby, bo pomówić o nim chociaż chwilkę. Oskara nie ma z nami, to znaczy... że żyje, ma się dobrze, po prostu też nie mógł dzisiaj, ale kazał przekazać, że mu się bardzo podobał ostatni odcinek Mandaloriana i że to najlepszy odcinek tego serialu póki co w ogóle. I chyba się zgadzamy, możemy od tego w sumie wyjść, że to był ten odcinek, który w zasadzie stanowi takie zamknięcie całego wątku, który był prowadzony na samego początku. To jest bardzo ciekawe, nie? Że fajny jakby tak ulepić ten pierwszy odcinek, drugi, trzeci, to wyjdzie nam film. Troszkę na małą skalę film generalnie, taki właśnie tani spaghetti western, powiem sobie efekty specjalne, ale raczej taki tani, prosty spaghetti western, ale to chyba mniej więcej to, co chcieliśmy po Mandalorianie dostać, nie? Jak wam się podobało? No, ty ukradłeś moją kwestię o tym, że to mógłby być film, jakby zlepić te 3 odcinki, więc ja teraz nie mam nic do powiedzenia, bo powiedziałeś dokładnie to, co ja ci powiedziałam, jak skończyliśmy oglądać ten odcinek. Więc tak, to może Radek. I to było trochę jak taki brytyjski serial, który ma te 3 odcinki, jest najmniej, no oni mają tą super... Oni mają mój ulubiony w ogóle format, nie? Że 3 odcinki intensywne, wszystko, fabuła jest domknięta i kurczę, tutaj to dostajemy. Nie spodziewałem się, że dostanę finał sezonu po 3 odcinkach, a dostałem i jest po prostu fantastyczny. W końcu ten serial naprawdę na całego złapał ten swój klimat. Już nie ma tego motania się między tym, co było na początku, nie? Że zapowiadał troszkę coś innego, że wszyscy tam spodziewali, nie wiem, Nolanów i innych rzeczy. Drugi odcinek już był, wiesz, tym takim bardziej slapstickowym, a tutaj zostało fajnie to wszystko tak wypoziomowane, nie? Że mamy tego trochę, naprawdę, mamy i Kurosawę tutaj, mamy tutaj te spaghetti westerny, mamy, kurczę, w pewnym momencie się Hideo Kojima robi, bo jest ta skradanka i te wszystkie rzeczy, które tam się dzieją, jak pokazują, jakim on jest super mandalorianinem i jakie rzeczy potrafi, co też trochę jest w opozycji do tego drugiego odcinka, gdzie stawał w pierdol od każdego. Nie, ja się zgadzam, ale zaraz do tego przyjdziemy. Dobra, to dojdziemy do tego. I na koniec zostaje Michaela Baya i to jest najzajebistsza ta końcówka, w ogóle prawie że z amerykańską... Tam... Tylko brakowało, żeby, wiesz, żeby tam jeszcze ten... jak Top Gun to była końcówka, nie? Że... O Boże, piękne to było, jak trzeci Iron Man, kiedy przelatują zbroje. Tak. Ja się totalnie posrałem. Ja tylko czekałem, aż oni zaczną się Mandalorianie strzelać w górę, wiesz, wibatując po prostu za naszym bohaterem. Tak, jak się ja... Ale jak się pojawili, wiesz, Ohana znaczy rodzina, ja mówię, o, jestem kupiony na całego. Znaczy, mnie uderzyło, i to już mówiliśmy troszkę o tym wpierw właśnie przy okazji przede wszystkim drugiego odcinka, ale to jest tak prosty serial, w sensie te fabuła tych odcinków jest tak prosta, po prostu takie, wiesz, takie żelazne podstawy. Jak ci pokazują jakiś wątek, to znaczy, że za chwilą będzie miał znaczenie, bo inaczej by ci go nie pokazywali, nie? Odhaczane te wszystkie takie rzeczy obowiązkowe dla tego typu fabuł i to jest tak, to jest aż uroczy w tym, jak bardzo taki bare basic jest w ogóle ta fabuła, nie? Gdzie właśnie to jest taka sklejka tych wszystkich motywów, ale to jest troszkę jak właśnie jak spaghetti western, taki po prostu właśnie prosty, troszkę kiczowaty, nie? I taki, który się kompletnie nie wstydzi tego, że mamy te takie zwroty akcji, których tak się spodziewasz w takim filmie, nie? No właśnie, dlatego chyba te takie skojarzenia, że tak naprawdę to mógłby być film, bo tutaj już na tę małą skalę, właśnie tak jak mówisz, wszystko to, co nam pokazują, gdzieś tam wraca. Wydaje mi się, że seriale przyzwyczajają nas trochę do czegoś innego, to znaczy jasne, jak coś wprowadzają, to wróci, ale raczej wróci później. Nie w przestrzeni tego jednego odcinka, który oglądamy, tylko no raczej, nie wiem, w przestrzeni tego sezonu, czasem w ogóle gdzieś tam dużo, dużo później. A tu tak naprawdę wszystko to, co nam się od pierwszego odcinka zaczęło pojawiać, to jakby już w jakimś sensie jest domknięte. Tak jak w pierwszym odcinku, nie wiem, ten wątek z tym, że on idzie z tym Beskarem robić sobie zbroję, no to tutaj jest tak jakby taki, wiecie, ten drugi nawias do tego, tak? Czy ta scena, kiedy właśnie on tutaj z jednej strony ma tę utarczkę z tym innym Mandalorianinem, to też później znowu mamy nawias. Zrobienie tych jakichś strzałek i to wraca. Jakby to jego dzieciństwo tutaj znowu, jakby każdy ten element gdzieś tam wprowadzony, tutaj jest tak naprawdę, dostaje to takie swoje domknięcie. Jestem bardzo ciekawa, co oni chcą zrobić w tych kolejnych odcinkach, tak naprawdę muszą rozpocząć trochę nowy story arc, tak mi się wydaje, gdzie jasne, jakby te rzeczy, które były tu, pewnie jeszcze znowu gdzieś tam się powtórzą, ale tym razem już chyba już
bardziej na samym końcu. No bo tak naprawdę, gdyby sprawdziły się takie, nie wiem, twoje bardziej życzenia chyba niż przewidywania z poprzedniego odcinka, gdzie on tam się teraz by tułał po jakichś tam różnych planetach, tak tam działyby mu się jakieś tam rzeczy, nie wiem, statek by mu się psuł. I gdyby ten odcinek, który obejrzeliśmy dzisiaj, był finałem, gdzie on tam po drodze miał jakieś przygody mniej lub bardziej istotne, a dopiero na końcu by właśnie odwiózł to dziecko i tak by się wszystko skończyło jak w tym odcinku, by sezon tak się skończył, no to chyba miałoby to sens, prawda? Nikt z nas tutaj nie byłby szczególnie zdziwiony. A przez to, że to domknięcie jest już w tym momencie, to ja jestem nawet jeszcze bardziej ciekawa, co oni teraz z tym faktem zrobią, tak? Dokąd to wszystko ma prowadzić tak naprawdę? No bo on chyba nawet nie ma jakiegoś konkretnego tropu, gdzie teraz lecieć. Tak, jaka będzie puenta tego sezonu, chyba, że coś przegapiłem. Czy on w ogóle wie, gdzie ma teraz lecieć z tym? Nie, to jest, nie, to tak się zapowiada, jakby go teraz cała galaktyka ścigała. No ci przynajmniej ta część, która tak. Tak. To nie, ale to jest fajne, kurczę, bo tak to się spodziewaliśmy tego, że oj, to będzie samotne wilgiszczenie, będą się docierać długo, tam wiesz, dopiero w którymś tam momencie dopiero go odbije czy coś, a tutaj nagle wiesz, wszystko szybko poszło, akcja do przodu i się cieszę z tego, nie, bo nie wiem czego się spodziewać i tego chciałem od tego serialu, nie, że już też im się te tropy trochę wyczerpały, nie, których była taka naprawdę w takiej zintensyfikowanej formie dostaliśmy to wszystko to, co lubimy, nie, że ej, patrz, tu jest Butch Cassidy, Sundance Kid, nie, tutaj mamy tego człowieka bez imienia, może w końcu imię dostanie nawet, nie? Ktoś go tam zawoła. Hej, Bob. Czy coś takiego. Też nie miałbym z tym problemu, nie? Bo to było fajne. Szczególnie jak oni są w tych Mandalorianami. To powinno być bardziej rodzinne i fajnie, jakby miał imię, a nie trzymali się tak, wiesz, usilnie tego, że on jest tym, wiesz, wielkim facetem bez tożsamości i tajemniczym. I kurczę, i teraz to mogą rozwijać. I jestem zafascynowany tym odcinkiem. Tak było w ogóle reżyseria i to nadbudowanie akcji, jak ona narastała, nie? Jak to wszystko tam się kotłowało powolutku, 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 nie? Od tej misji składankowej aż do tego finału, który po prostu bierze z zaskoczenia i jest fantastyczny. I tego chciałem od tego serialu, żeby mi tak piątki ustawił jak najszybciej, nie? No już po trzech odcinkach nie jesteśmy w domu. Niech to się dalej dzieje. No ja jestem zadowolony z tej właśnie formy, że mamy zamknięcia tych wątków, czy motywów nawet, które były rozwijane, znaczy zaprezentowane po raz pierwszy w pierwszym czy drugim odcinku, bo dzięki temu nawet te flashbacki zaczęły mieć sens, nie? Bo mieliśmy, trochę się z tego śmialiśmy w pierwszym odcinku i jak one się zaczęły w tym trzecim, to ja też tak podczas oglądania mówię, nie, znowu to samo, nie? Ale potem jak tych flashbacków dali więcej, pokazali tą całą historię, jak on też jest właśnie tam, wiesz, wrzucany do jakiejś tam nie wiem, kapsuły ratunkowej czy czegoś, nie wiem, gdzie go tam wsadzili, przez tych swoich rodziców najpewniej i wiesz, i on też jest pewnie wywalony gdzieś tam też, jakby czujesz, wtedy rozumiesz, że ten bohater, dlaczego ten bohater tak szybko złapał więź z tym małym Jodą, nie? No bo jakby on był w takiej samej sytuacji, był tym znaleźnym dzieckiem, które nie miało swoich rodziców i widzisz, że to jest jakby to małe stworzenie ma tak samo, nie? Czy właśnie motyw z tym Beskarem, czy parę innych takich rzeczy. No i mam wrażenie, że właśnie fakt, że on nagle tutaj w tym odcinku tak wymiata, też nie jest przypadkowy. To nie jest tak, że to tylko dlatego, żeby było fajnie, chociaż było fajnie swoją drogą, ale to jest ten pierwszy raz w tym, kiedy ten nasz bohater ma taki cel w życiu, którego naprawdę czuje, nie? No bo wcześniej, jak tam miał załatwić to i owo, no to było takie za nagrodę, za jakieś tam ten... To nie było coś, co jakby on robił z tego, dlatego, że on czuł, że to jest jego powinność czy droga. No co taki Mandalorianin miał robić? No był łowcą nagród, nie? No bo co lepszego od roboty jest w tych okolicznościach. A tutaj faktycznie jakby włożył całe serce w to, żeby tego małego bronić i widać, że ta dodatkowa motywacja, myślę, tutaj miała ogromne znaczenie, nie? No i miał fajniejszą zbroję na swoją drogą. Ale to też fajnie jest w tym względzie, że nagle to wiemy, że nabierze fabuły, bo wcześniej to przypomniało, tak jak mówiliśmy w opisie poprzednich odcinków, nie, jak gadaliśmy o nich, że to przypomina grę RPG, nie, że on bierze to zadanie, idzie zrobić. Drugi odcinek był taki, nie, że to była misja poboczna. To był, wiesz, właśnie taki zapychacz, żeby pokazać... W tym trzecim do pewnego momentu też, nie? Też, ale wiesz co, to jest piękny motyw, jak od razu dostaje ostateczną zbroję. Wiesz, nie ma, że powoli zbiera kawałki, że się ten, nie? Oni, wiesz, przychodzi i wychodzi w tej najlepszej zbroi, którą masz w finałowej misji, nie? I to jest wszystko, idzie tego podsumowania. Nie, jeszcze nie ma jetpacka, jeszcze nie ma tego poziomu, żeby mieć jetpack. I nie ma tego herbu czy czegoś.
Ale to też jest piękny żart z tym, nie, że, no, że będzie miał jetpack, nie jak ten, jak War Machine. No wiesz, tak, już no wiesz, na którymś poziomie dochodzi jetpack, no po prostu w RPG tak działają. Ale wiesz, po tym jak oni właśnie ustanawiali te motywy, tak jak ten, ta wyrzutnia tych strzałek, jak to tam się nazywa, Whistling Birds czy jakoś tak. I tak jak jest w tej sali, gdzie ta Mandalorianka mu wykuwa tę zbroję, no to mówi tak, no zrobimy się tę zbroję, ona jest super ogólnie niebezpieczna, ale musisz pilnować naboi. Nie zmarnuj ich na głupoty, nie? I oczywiście masz scenę, gdzie on musi użyć tego i wymarnować praktycznie chyba wszystkie te strzałki. Więc nie zdziwię się, jak zaraz w którymś z kolejnych odcinków dostanie jetpack, i to będzie istotne, i dostanie ten swój tam rodowodowy jakiś symbol, nie? O którym też była mowa, że no to dobra, to damy ci tego nosorożca. I on mówi, kurde, nosorożca trochę lipa, ale on pewnie też tak pomyśla i mówi, nie, to było niehonorowe, nie? Więc zachowam sobie na coś lepszego, może jakiś, nie wiem, smog krajt czy coś, to by było, wyglądało lepiej na zbroi. Także kurczę, no to jest kurczę, sprawnie całkiem doprowadzone. No właśnie tylko, że czy teraz ten serial będzie wyglądał po prostu tak, jak ja mówiłem, że on będzie się właśnie błąkał od planety do planety? No nie wiem, po drodze poznał jakieś poszlaki? Ja ci uwierzyłam poprzednim razem, jak ten serial ma wyglądać, a tak nie wygląda, więc teraz to już ci nie wierzę. Wydaje mi się, że nie zdziwię się, jeśli teraz te odcinki, które pozostały, znowu będą jakimiś takimi, nie wiem, powiedzmy dwoma, znowu jakimiś mniejszymi opowieściami, a potem na przykład dopiero finał gdzieś to razem nam zepnie, że na przykład teraz poleci gdzieś i tam będzie się toczył jakiś zupełnie inny wątek, pozna jakieś tam postaci, potem na przykład znowu będziemy przez chwilę gdzieś tam i na przykład dopiero właśnie w finale, nie wiem, powróci ten jego dawny kolega łowca nagród, czy tam, nie wiem, ci mandalorianie. Tak, I pomoże mu na końcu, bo skoro przeżył, to powróci, tak? No to jest jakby totalnie oczywiste. Ale mało, że przeżył, to jeszcze jakby zauważył, że ten mandalorianin go nie zabił, nie? No tak, a mógł uratował go, widzisz, Peskar, to takie symboliczne trochę, nie? Więc on mu pewnie potem odda tę sztabę i powie, słuchaj, masz zasłużyłeś, nie? I tak. Tak, dość fajnie pokazuje, że to nie wiesz, czy on go, wiesz, chciał go zabić, bo jest profesjonalistą po prostu i wiesz, strzelał po prostu w serce. Czy pamiętał o tym, że ma ten Peskar? Nie, no oczywiście, że pamiętał. Pamiętał, bo on mu w tej rozmowie pokazywał, że zobacz, jestem bogaty i tutaj mam na sercu tę płytkę, więc strzelił idealnie tę płytkę. No mówię, po tym, jak te wątki są tutaj prezentowane, a potem masz od razu payoff, to jestem pewien, że to zaraz wróci. Tak samo jak najbardziej mnie zaskoczyło właśnie to, jak wrócił ten wątek tych Mandalorian, bo jak to był w ogóle świetny moment, jak on chodzi właśnie do tej sali wykuwania zbroi, przychodzą ci Mandalorianie i mówią imperialne tam... Imperialny Beskar, fuj. Kupuje się z Imperium, my nie lubimy Imperium, więc ciebie też nie lubimy. No bardziej subtelny sposób to powiedzieli, ale mniej więcej coś takiego, nie? Ja mówię, okej, to będzie pewnie wątek, który będzie się przewijał przez cały ten, przez cały serial, on nie? Jest taki jednak tutaj trochę na i dopiero na końcu go tam przyjmą, a oni tutaj na pełnej kurwie wjeżdżają po prostu, a miałem ciary po prostu w trakcie tej sceny. Nie, no to jest, kurczę, na razie najlepsza scena całego serialu. To jest coś, o czym zapomniałem, bo ta rozmowa, którą oni już tam mieli w tej ich pieczarze, w tej ich krypcie, to ona mogła coś takiego zapowiadać, nie? Jak oni tam mówią te swoje, że no, zawsze razem i no, to wiemy, jak to było, nie? To bratanie się w końcu, też w końcu z kumplem wcześniej gadałem jeszcze przed odcinkiem, że tutaj brakuje trochę tego bratania się Mandalorian, nie? Że ich jest mało, że oni są naprawdę jak rodzina, nie? Że to wszystko było takie za bardzo umistycznione, nie? Że on tam idzie, wykuwa tą zbroję i to wszystko jest takie właśnie podniosłe za bardzo, nie? A tutaj w końcu znaliśmy to, że to jest rodzinne, że to jest ziomal i że oni mogą podchodzić do siebie jak pies do jeża, ale wiesz, że część Beskaru musi być oddana dla tych młodych i wiesz, że oni w którymś momencie muszą sobie pomóc, nie? I zapomniałem o tym. Jak już była ta walka, nie? Mówię, kurczę, jaka Deus Ex Machina się pojawi? Co się może pojawić, nie? I zupełnie o nich zapomniałem. I nagle mamy to wejście, nie? Jak oni zaczynają wlatywać na tych jetpackach. To było tak pięknie wyreżyserowane i było tak cheesy przy tym, ale wiesz... By było spoko, strasznie mi się podobało, kurczę. Nie wiem, czy to przebiłem w jakiś sposób, bo raczej już nie mogłem. Ale to jest super, że jakby ta społeczność jest tak pokazana, że no jasne, oni też nie ze wszystkim, jakby nie we wszystkich kwestiach są zgodni między sobą, tak? Że też mogą mieć różne podejście, no że zależy im na tym, żeby mieć ten metal, że to jest no coś więcej niż tylko no te kawałki, kawałki stopu, tak? Coś więcej niż tylko te zbroje, że to jest jakaś część ich tożsamości, jakaś część no kultury,
taka no mega ważna dla nich i że jednak no mimo tych, wiecie, tych sprzeczności, które się pojawiają, no to jeśli pojawia się jakikolwiek, to ta siła zewnętrzna, tak? Jeśli jednak ktokolwiek inny jest po tej przeciwnej stronie, no to że oni zawsze będą stać ze sobą. Nawet jeśli tutaj, wiesz, przed chwilą jeszcze dawali sobie po pyskach. I to jest super. No bo to jest coś, co mówiliśmy chyba przy okazji pierwszego odcinka, że Mandalorianie są fajni, ale właśnie w tych takich głównych... No w filmach praktycznie nie było ich wcale, nie? Poza jakimiś pojedynczymi przypadkami w postaci Boba Fetta chociażby. Trochę i tam wątek był rozwijany w Rebels, no ale to wiesz, no, jakby ten serial wiadomo, że będzie miał większy zasięg niż jakakolwiek kreskówka, więc bardzo fajnie, że wyciągnęli ich na pierwszy plan, bo to jest strasznie ciekawa kultura, nie? Która tam była rozwijana tu i tam i wydaje mi się, że w tym świecie szczególnie, wiesz, taka zamknięta społeczność, która tam gdzieś żyje sobie na uboczu i która marzy właśnie o tych czasach świetności. Właśnie, ja przez jakiś czas, tak, no oczywiście też byłem pod wrażeniem tej szarży tutaj, tej fali tych Mandalorian, jak tutaj wpada ta ciężka artyleria, zaczyna strzelać z tego minigana, kurczę. No ten jeden koleś miał taką super tę broń, och. I tak sobie, ale potem naszły trochę wątpliwości, mówię, kurde, czy to jest trochę jednak zbyt cheesy na zasadzie, że no ci Mandalorianie przecież trochę, jakby... Czy to nie jest takie za bardzo hurra, nie? Ale potem sobie myślę, kurde, przecież ta cała rasa i ta cała kultura jakby, ona cały czas właśnie, oni, widać było, że oni tak żyją tymi latami świetności. Myślę, że oni tak czekali tylko na tą taką iskrę, żeby wyskoczyć wreszcie z tego podziemia i zacząć w ogóle robić to, co robią najlepiej, nie? Ale widziałem troszkę narzekań właśnie na ten element w tym odcinku, że on jest taki troszkę... No, zbyt cukierkowe to się, wiesz, jakby natychmiast w jednym odcinku przechodzą z tego trybu, że o nie, lubimy cię, do tego trybu hej, pomożemy ci wszyscy razem. Nie wiem. Ale kurczę, rozumiesz ich, nie? Czemu oni tak działają akurat i czemu mają takie podejście do tego, nie? Że mogą się tam sprzeczać, mogą sobie lekko się szturchać, ale jak przyjdzie co do czego, jak będzie ten moment ostateczny, że trzeba się bronić, no to ruszą, wiesz, całą drużyną, nie? I kurczę, oni też nie byli w żaden sposób połączeni z tym małym Jodą, nie? Też nie wiedzieli, o co za bardzo chodzi mu, nie? Czemu on tam wlazł, czemu to wszystko rozwalił, nie? Ale wiedzieli, że muszą go za wszelką cenę bronić, nie? I to było piękne, to było pokazane właśnie takie... To połączenie na takim jakimś właśnie tej dziwnej zasadzie, nie? Że nie wiemy, jak oni działają za bardzo. Nie widzieliśmy do tej pory Mandalorian właśnie w taki sposób rozwiniętych, no w tych głównych narracjach, a tutaj w taki prosty sposób emocjonalny mieliśmy to wyłożone, wiesz, kawa na ławę, nie? I wiemy, jak oni działają, nie? I kurczę, chcę ich więcej zobaczyć. Chcę właśnie zobaczyć, jak Mandalorian z innymi Mandalorianami bardziej współpracuje, bo to jest naprawdę fantastyczny wątek do rozwijania, nie? Który może być też jakąś podstawą tego, nie? To właśnie ta jego kultura i jak ona na niego wpłynęła i jak dalej go rozwija. No właśnie ciekawe, czy to będzie jakieś coś, co będzie się działo w tym serialu gdzieś tam w tle, jakieś takie powstanie tych Mandalorian, jakby wiesz, odbudowywanie się po tych latach, które tutaj spędzili na takim, no na uchodźstwie w zasadzie, bo oni się tam kryją gdzieś, wiesz. A Imperium dopiero co upadło, także to jest dobry moment, żeby jakby no, zaczęli odbudowywać troszkę swoją pozycję. To by miało sens, to też z tego narracyjnego punktu widzenia, o którym mówisz, że ten serial... No przynajmniej na razie on się nie sili na jakieś takie wielkie zaskoczenia. On nie próbuje tutaj jakoś strasznie usilnie mylić widza. Więc jeśli pokazują nam te wspomnienia z wojny, jeśli oni to mówią, jak to im ciężko, jak to kiedyś to było, no to wydaje mi się, że to też do czegoś ma prowadzić. Że no, jeśli ten serial będzie właśnie tak konsekwentny, jak jest do tej pory, to tak, wydaje mi się, że no to brzmi coś, na czym, nie wiem, możesz kończyć finał sezonu, tak? No jeśli tutaj, powiedzmy, te wątki, które nam się do tej pory wydawały najważniejsze, jakby tak naprawdę już mają jakieś tam te swoje domknięcia, no to właśnie może finał jest o jakiejś, wiesz, tutaj większej sprawie, tak? A takie, powiedzmy, no jakby, nie wiem, oni na przykład przyjęli sobie tę planetę, gdziekolwiek oni tam są, czy przyjęliby kontrolę nad, nie wiem, jakąś nawet tym miastem, osadą. Nazwali to nowy Mandalor, nie? Tak, dokładnie, no to już by było coś, tak? Jakby wiesz, wbili tę flagę, tak? I no tutaj teraz się zaczyna od nowa budowanie tej naszej potęgi, nie? Ale bardzo a propos zaskoczeń jeszcze. Bardzo pozytywnie przyjąłem wieść, że dr Pershing jednak był dobrym człowiekiem ostatecznie. Dlatego nazywa się Pershing?
Nie, ale wiesz, to pamiętam właśnie w tym pierwszym, nie wiem, to w tym pierwszym odcinku, jak on w ogóle wrusza na tą misję, no to ten Werner Herzog mówi, że no tam można go zabić, w razie czego nie ma problemu, a doktor, nie, tutaj musi być żywy, nie? I my zakładaliśmy, że on pewnie chce jakieś eksperymenty na nim robi czy coś. Go, nie, a tutaj się okazuje, że on obronił tego małego, no. Znaczy, nie wiemy, czy mówi prawdę, ale zakładam, że mówi prawdę, bo ten serial nie wygląda właśnie jakby, no i kręci go Ryan Johnson, że nagle się okaże, że jednak nie. Ale ja miałem nadzieję, że w ogóle on jeszcze ucieknie z niej, mówię, kurczę, że będziemy mieli tego doktora, który wreszcie coś wytłumaczy może, o co chodzi z tym małym, nie? Ale wiesz, ale nie. Doktor przeżył, więc też może jeszcze wrócić jak najbardziej, tak? Okaże się, że zakradł się na statek w międzyczasie na przykład. Tak, że wiesz, będzie tą swoją drużynę tworzył RPG-ową, nie? Że będzie miał doktora, ten tego tanka weźmie, tego co wiesz, nie? Dołączy do jego drużyny, nie? Nie, ale to jest też jest właśnie ciekawe w tym serialu, że rzeczy się działy, faktycznie dostaliśmy, mówię, zamknięcia tych wątków, motywów i tak dalej, ale jednocześnie ta cała jakby tajemnica, jakaś intryga, nic dalej z tego nie wiemy, nie? Dalej nie wiemy, czego ten postać Herzoga chciała w ogóle od tego małego, nie? Wiemy, kim oni są, tak wiemy, do końca. Kim oni są. No. On nosi cały czas ten emblemat Imperium. Czy oni dalej jakby te struktury, które kiedyś działy w Imperium, jakby na tym lokalnym szczeblu one dalej działają po prostu? No bo wiemy, czy... ta postać, którą gra Carl Weathers, jakkolwiek się tam nazywa, no to on mówi w jednym momencie, tak, no, że Imperium nie ma, no ale są ci jacyś tacy wataszkowie, ci tacy lordowie, którzy wokół siebie, no mają jakąś taką tę mikrostrukturę. No Imperium padło, jak oni jeszcze mieli jakby siłę w postaci, nie wiem, na przykład właśnie wojska, jednostek podległych sobie, które pewnie przejęli. No widzimy tych szturmowców, których ma ten Herzog, nie? Którzy po prostu pewnie, jak Imperium padło, no to on mówi, no to panowie, pracujecie dla mnie teraz, no nie? No tak, plus wiesz, nie chcę być na ignoranta, ale, bo pewnie tam milion osób mnie poprawi, ale zakładam, że wiesz, jak upadało Imperium, no czyli nie wiem, jak wybucha sobie ta nowa gwiazda śmierci, no to nie jest tak, że wszystkie siły tam były, prawda? Że oni spokojnie mieli jakieś, nie wiem, garnizony, jednostki, jakieś tam swoje punkty kontrolne w różnych planetach, w różnych układach, no i to jak najbardziej przetrwało, tak? No jakby, jasne, na wielką skalę galaktyka jest gdzieś tam już wolna od wpływów Imperium, no ale jak masz jakąś planetę, gdzie to Imperium było, no, przeważającą siłą, gdzie wszyscy byli pod kontrolą jakichś lokalnych urzędników, no to nie jest tak, że na tej planecie ci ludzie chwycą za widły i ich tam od razu obalą, tak? No, w sensie mogą być planety, gdzie do tego doszła, mogą być planety, no gdzie jak najbardziej to jednak dalej jest ta siła, gdzie oni sobie gdzieś tam siedzą, no i to nie jest tak, że ta rebelia, ona tam teraz już każdą planetę im się udało wyzwolić, prawda? Więc no zakładam, że to dalej mogą być liczące się lokalnie, prawda? Jakieś oddziały, jakieś osoby i tak dalej, no które mają już ten posług społeczeństwa. No i to niekoniecznie jest, niekoniecznie jakby ten upadek Imperium, no to nie jest tak, że od razu, tak? To nie odłączają droidów od razu, tak? To nie jest tak, że jak padło centrum dowodzenia w Mrocznym Widmie, no to wszystkie droidy od razu padają, nie? No to tutaj to mogło jeszcze gdzieś tam ileś czasu sobie pofunkcjonować, no nie? W legendach tak było, nie? Że jak upadło Imperium, no to nie znaczyło, że nagle wszystko jest fajnie, tylko jeszcze jakby została cała masa sił wrogich, które trzeba by gdzieś tam ogarnąć, są, prawda? No. I które no, mogą jeszcze coś, mieć coś do powiedzenia. Mogą się nawet zorganizować i możemy mieć znowu problem jakiś tam, może nie na tak dużą skalę jak do tej pory, ale zawsze, nie? No tak to wygląda. W ogóle to jest fajne starcie frakcji dwóch w stylu kiedyś to było, nie? Że mamy to Imperium, te pozostałości po Imperium, mamy tych szturmowców, to super wygląda, jak oni są tam uwalani jakimś błotem, nie? Chodzą brudni, potrzaskani, i z drugiej strony mamy tych Mandalorian, którzy cały czas tęsknią za tą swoją dawną wielkością, nie? I te dwie ekipy się ścierają. To było fajne też, jakby dalej to w serialu pociągnąć, nie? Że właśnie na ich jakimś konflikcie, czy takim, bo też się umówmy, że oni tam wyrżnęli kupę osób, nie? I tych łowców nagród i no... No, zrobili bajzel, nie? I też bym się nie zdziwił, jakby oni byli teraz w jakiś sposób poszukiwani czy coś takiego. Kurczę, to nie wiem, gdzie to teraz pójdzie i to mnie cieszy bardzo. No, kurczę, to wydaje mi się, że to jest też spory plus tego odcinka konkretnie, że jednak, jasne, w pierwszym dostawaliśmy troszkę tego, jak ten świat wygląda, w drugim dostaliśmy tę planetkę gdzieś kompletnie na uboczu, ale mam wrażenie, że ten odcinek najfajniej pokazuje właśnie, jak ten świat wygląda w tym momencie, nie? Szczególnie, że to też jest jednak na takim lokalnym i na małą skalę, bo to przecież te... To jest jakieś zadupie, no, jak pokazują takie, wiesz, te kadry z oddalenia, no. Jak on tam statkiem ląduje i tak dalej, to są jakieś slumsy to wszystko. Nie, no właśnie wygląda, to wyglądało, szczególnie jak jest na przykład ta konfrontacja pod koniec, to wygląda jak właśnie takie westernowe miasteczko, gdzie masz dwa rzędy budynków po jednej, po drugiej stronie, a na środku się strzelają, nie? No bo co? I tak najwyżej ktoś wyjdzie z boku. Jeden salon, nie? Tam gdzie on to zlecenia sobie przyjmuje. No tak, dokładnie tak to wygląda. I w kanałach Mandalorianie. No, więc... Tak, on się musi się dostać do konia, nie?
który jest z przodu. Może to jest kierunek, że oni, że po prostu jakby spędziliśmy już trochę czasu na takich kompletnych obrzeżach, jak, na, jak w drugim odcinku. Spędziliśmy czas troszkę właśnie w takim małym, małej, nie wiem, planetce powiedzmy. No nie wiem, czy planetka jest mała, ale wiecie, o co mi chodzi. No jakby sama lokacja jest mała. No to może nasz bohater gdzieś, gdzie zakotwiczy. No wiadomo, że teraz ucieka po prostu, więc gdzieś będzie musiał zakotwiczyć po prostu, żeby przynajmniej odetchnąć i wymyślić, co dalej. Prawdopodobnie, no znając ten serial i to, że on się nie patyszkuje i zresztą nie mamy 20 epizodów jeszcze, więc podejrzewam, że w pierwszej lokacji, do której trafi, już znajdzie kogoś, kto mu coś powie albo nie wiem, będzie wiedział, kim jest ten Yoda albo cokolwiek takiego. I kogoś, kto do niego poluje, no bo jeśli wszyscy dostali te alerty, no tak. Na 100% już też. No ja obstawiam, że ta bohaterka Jeanny Karan, na którą czekamy już trzeci odcinek, to jest ktoś, kto właśnie, też dostanie zlecenie na niego, ale Yoda jest zbyt uroczy i no dobra. No, spojrzy tej kołyski i przepadło. Niestety nie będzie merchu przed świętami. Nie wiem, czy tutaj śledziliście. Tak, wszyscy gdzieś tam, że o, tutaj na święta, ale już wszyscy będą kupować Baby Yodę, ale nie będzie. Ale wszyscy myśleli, że to będzie taki idealny moment, nie? Wszyscy myśleli, że Disney tylko po to wprowadził tę postać. Może ona ma dalszy sens. Myślicie, że to będzie jakoś, że rzeczy, które się dzieją w tym serialu, będą w jakikolwiek sposób, albo będzie jakikolwiek nawiązanie albo odwołanie do nich w Rise of Skywalker? Biorąc pod uwagę, że Rise of Skywalker się dzieje dużo później, więc teoretycznie coś może się pojawić. Nie, wydaje mi się, że tu za krótko. Za krótki jest ten okres i że no ten Rise of Skywalker musiał być dawno wymyślony, chyba jednak dawniej niż Mandalorian. No i jasne, mogliby wsadzić jakiegoś easter egga, ale jakby w ogóle mi to do siebie nie pasuje, wiesz? Jednak jakoś tak no zdziwię się bardzo, jeśli cokolwiek będzie. Tak. Bo chodzi o to, że ten nowy kanon Star Wars no miewał już takie sytuacje, jak na przykład Solo nagle się Maul pojawił i w sumie też nie wiadomo po co, tylko na zasadzie, że hej, zobaczcie, Rebels są kanoniczne, więc jest Darth Maul teraz tutaj, więc nie zdziwiłbym się, jakby coś mignęło. Może, wiesz, jakiś element, który się pojawi tutaj i będzie istotny, na przykład mignie w filmie, ale w sumie mam nadzieję, że nie mam. Ile jest, tak na szybko policz, ile jest lat różnicy? Jezu, nie wiem, no... Trzeba by policzyć, kiedy Imperium upadło. To ja nie znam. W jakim wieku byłby mały Yoda? Przecież byłby już chociaż nastolatkiem. Przecież wyglądałby tak samo. Jezu, mam nadzieję, że nie. Może pojawi się jako taki edgy nastolatek. Ja mam nadzieję, że on nie umrze, nic mu się nie stanie. Bo to jest. To musi być postać. Bez przesady, to są Gwiezdne Wojny. To jest w dalszym ciągu baśń o księżniczkach i rycerzach. I to nie jest to miejsce, gdzie małemu uroczemu dziecku może się cokolwiek stać. No bez przesady. Nie wiem. Najgorzej, jak popadnie w alkoholizm, jakąś marskość wątroby czy coś takiego, to było smutne. 50 lat picia, nie? Ale następne 50 lat picia i też by było. Właśnie, jak to jest? Czyli taki Yoda miałby wiek dojrzewania przez, nie wiem, 100 lat czy coś? Przecież to tragedia w ogóle dla wszystkich dookoła, najgorzej. No nie, dobra, słuchajcie, to jakby o samym serialu to chyba i o tym odcinku to by było tyle, bo jedyne w zasadzie to, co możemy robić, to chwalić. Nie wiem, czy macie jakieś uwagi. Ja starałem się coś wymyślić z rzeczy, które przeczytałem w internecie, ale szczerze mówiąc mi się tutaj wszystko podobało, bo to jest Star Wars zawsze był dla mnie balans rzeczy, które są zajebiste i które są takie totalnie cheesy i które, wiesz, nigdzie indziej by nie pasowały, ale tutaj w tym świecie, gdzie masz kosmitów wyglądających jak ludzie w maskach i tak dalej, przez tak Nowa Nadzieja wyglądała, to teraz wszystko przejdzie w Gwiezdnych Wojnach, jeśli chodzi o taki poziom. Ja nigdy nie lubiłem, jak Gwiezdne Wojny starały się być zbyt cool i wiesz, i uciekały trochę od tej cheesiness, więc troszkę jak były te zapowiedzi Mandaloriana, że to jest taki, będzie taki poważny western i to będzie taki, wiesz, cichy bohater, który nic nie mówi i tak dalej, to się bałem trochę, że cały serial będzie właśnie taki mega na serio. Okazuje się, że nie, że to są dalej Gwiezdne Wojny z tym całym serem, który jest właściwie Gwiezdną Wojną. Serem? No cheese. A, mam. Ale my już nie mówimy jest po angielsku. Jest po północy, bo... bez przesady. Wymagasz od nas zadania. Fajnie, ludzie mówią ser, a nie cheese. No. Nie, no, wiesz co, nie, mówimy już po angielsku, bo znowu ktoś powie, że... No, że nie rozumiem. Jest takie piękne polskie słowo ser, no to użyłem. Jezu, to było w którymś z ostatnich... Nie wiem, czy to nie był poprzedni odcinek Mandaloriana. Ktoś powiedział, że chyba nie da nas się słuchać, bo mówimy jakiś... Bo jak my w ogóle mówimy. Tak, mówiliśmy jakieś
plot point i tego typu rzeczy. A my w Interlaku mówimy i czym tam mówią. Ale chciałam jeszcze dodać, że właśnie też jak mówisz o prostych rozwiązaniach fabularnych, wyobrażam sobie, że pewnie są gdzieś w internecie ludzie, którzy na to narzekają, no bo gdzieś są w internecie ludzie, którzy narzekają na wszystko. Ale właśnie przecież proste rozwiązania i te takie podstawowe schematy fabularne, no to jest coś, co leży u podstawy Gwiezdnych Wojen. Jakby wydaje mi się, że narzekanie na to w przypadku tej konkretnej marki oczywiście można, ale to jest takie trochę misowanie pointa, że dorzucę jednak trochę tych angielskich wstawek. Nie, ale to jest... Ja nie mam nic przeciwko, gdyby ktoś wziął Gwiezdne Wojny i się pobawił z nimi i zrobił z nimi coś takiego bardzo nieoczywistego. Jak Ryan Johnson, ale gdyby mógł od początku robić coś takiego, wtedy by mi pasowało bardziej. Ale no, biorąc pod uwagę, że to jest pierwszy serial, biorąc pod uwagę, że on jakby ma bardzo tą prostą podstawę w postaci spaghetti westernów, no to zupełnie mi to nie przeszkadza, że jest prosty. Jakby to myślę, że pasuje tutaj idealnie. To słuchajcie, to jeszcze jedno takie pytanie spoza serialu na koniec. Bo ostatnio Hollywood Reporter. Sir. Ostatnio Hollywood Reporter poinformował, że szykują się te zmiany w Lucasfilmie. I że za kolejne filmy, seriale i tak dalej będzie odpowiadało trio w postaci właśnie Jona Favreau i Dave'a Filoniego, którzy no, robią serial teraz. No i Michelle Rejoan, o której już mówiliśmy jakiś czas temu. Czy brzmi to dla was dobrze? No spoko. Dla mnie bardzo dobrze. Nie mam z tym żadnego problemu. Kurczę, to są goście, ludzie, którzy się znają na tym, nie? I widać już, że to działa wszystko, więc czemu nie? Ja wierzę akurat w te decyzje korporacyjne tej firmy, jak to będą dalej, wiesz, ogarniać. No i to są ci ludzie, którzy widać się zmianę kursu, że to są ci ludzie, którzy sądzą, są Mandalorianie. Mandalorian po polsku? Nazywa. A Mandalorian po angielsku. Po każdym razie, no to są ci, patrząc po tym serialu, to jest właśnie, mówię, to są takie, macie Gwiezdne Wojny, które lubicie. Ten element z westernu wzięliśmy i macie tutaj serial, no to podejrzewam, że kolejne filmy już będą raczej właśnie na tej zasadzie, że hej, już nie kombinujemy, tutaj macie te swoje Gwiezdne Wojny, już dajcie nam spokój, już nie narzekajcie. I wydaje mi się, że to jest dobry punkt startowy, nie? I patrząc po tym, jak wyszedł Mandalorian, no to myślę, że marka będzie w dobrych rękach. No bo to, co robią, to, co do tej pory pokazali w serialu, no dla mnie to działa. Jakby rozumiem, jeśli są ludzie, którzy właśnie, no może chcieliby już jednak trochę coś innego, no bo trochę ile możemy, no powiedzmy, trochę kręcić się w kółko. I jasne, w jakimś sensie rozumiem to, ale ja nie jestem osobą, która tego potrzebuje. Ja potrzebuję moich Gwiezdnych Wojen, takich jak moje Gwiezdne Wojny, które lubię. I wydaje mi się, że to jest dobry kierunek i no rozumiem też skąd ta przerwa, o której rozmawialiśmy na kanale jakiś czas temu. No jeśli chodziło o to, żeby dać tutaj, wiesz, więcej czasu tym konkretnym osobom na jakieś wspólne dogranie, dogadanie, ustalenie właśnie tego kierunku dla filmów, to zwłaszcza, że pewnie jeszcze tu, nie wiem, robią coś jeszcze przy tym serialu, a żeby jednak trochę też mieli jeszcze czasu, no to okej, no to się wtedy zaczyna robić wszystko zrozumiałe i składać do kupy. I no, cieszę się, że Jon Favreau będzie robił to, a nie kolejną Księgę Dżungli. A nie jest sequel do Króla 2. I Król 2, tak. Nie jest sequel dokładnie do tego. Okej, to ostatnie pytanie w naszym nagraniu. Radek? Doradka. No bo właśnie jest Doradka, no. Bardziej sprecyzowane. To Radek, czemu w takim razie odpowiada ci Mandalorian, który jest, hej, to są te Gwiezdne Wojny, które lubicie, a nie odpowiada ci to, co na przykład J.J. Abrams robi, co jest... No, troszkę w podobnym jakby stylu. Jakby założenie jest podobne, może nie wykonanie. Znaczy nie, ja ogólnie nie jestem wielkim fanem Abramsa, tej jego takiej przezroczystości reżyserskiej i tego, że ja te filmy szybko zapominam. Nie mam tego tylko z Gwiezdnymi Wojnami. Mam podobnie z jego Mission Impossible, z jego drugim Star Trekiem na przykład. Pierwszy był spoko, bo jeszcze szedł na tym, że to nowość i ten, ale drugi już był niejaki, dopiero Beyond weszło i było... Trzeci jest super. Tak, trzeci no to jest spoko, dostaniemy czwarty. Nie wiem, kto to obejrzy, ale no dostaniemy. We trójkę będziemy siedzieć na sali. I też te jego Gwiezdne Wojny właśnie są takie bardzo jednolite, nie? I no, nic mi nie zaskakuje. A Mandalorian cały czas, mimo tego, że wykorzystuje znane schematy, znane rzeczy, znane wytrychy, to cały czas właśnie bawi się tą formułą, nie? Coś innego daje. Tak jak ten drugi odcinek, który mnie zupełnie, wiesz, wyrwał z tego, czego się spodziewałem, że to będzie takie jednolite i jest coś nowego. I ten trzeci tak samo, nagle ten Bay wchodzi na koniec, wiesz, i pojawiają się ci Mandalorianie i mówię, no co się dzieje, nie? I wiem, że czegoś takiego Abrams nie zrobi, nie? Że tam bardziej przewidzę, a tutaj mam trzeci odcinek i nie wiem, gdzie to dalej pójdzie, nie? I to mnie tego bawi, nie?
Okej, okay, dobrze. No. Bardzo, to tym miłym akcentem w takim razie będziemy... Piątka, siadaj. No. Dobrze, nie, no... Czekasz, zaakceptował twoją odpowiedź. Nie, ja tak będę Radka atakował za każdym razem, jak będzie chwalił znajome rzeczy, to będę mówił, a czemu nie Abrams? Abrams nie. No nie, ale jestem też cholernie ciekaw tego kolejnego odcinka. Najbardziej teraz jestem ciekaw tego kolejnego odcinka, bo tutaj mniej więcej widziałem, co się wydarzy. Jakby zakładałem, że on nie odda tego dziecka i już, ale teraz jakby nie mam pojęcia, co dalej będzie z tym serialem i myślę, że tym chętniej sobie pogadamy o nim za tydzień, więc będziemy się żegnać, w takim razie idziemy spać. Był z nami Radek Fisula, Marta Najman, ja się nazywam Kastelmach i do zobaczenia w kolejnych odcinkach napisów końcowych. Trzymajcie się, cześć!